Skąd się biorą radykalne poglądy i ich fanatyczni wyznawcy? Dlaczego tak wielu ludzi fantazjuje o wielkich zmianach w naszej codziennej rzeczywistości, radykalnych zakazach i nakazach, rewolucjach w obszarze obyczajów, ekonomii lub prawa? Dlaczego w swoich wielkich wizjach tak łatwo przychodzi im agresja wobec ludzi o innych poglądach, pogarda dla tych, którzy nie wpisują się w ich schematy, nienawiść do wszelkiej inności? Co ciekawe, fanatyzm zdaje się występować niezależnie od wyznania czy poglądów politycznych. W bogatej w przejawy radykalizmu historii ludzkości zdarzało mu się już reprezentować zarówno środowiska tak lewicowe, jak i prawicowe praktycznie wszystkie religie i narodowości. Zjawisko to bardzo ciekawie przeanalizował Eric Hoffer w swojej książce Prawdziwy Wyznawca. Książka ta traktuje o pewnych osobliwościach wspólnych wszystkim ruchom masowym czy będą to ruchy religijne, rewolucje społeczne, czy też ruchy nacjonalistyczne. Nie twierdzi się tutaj, że są one identyczne, a jedynie, że dzielą one pewne istotne cechy charakterystyczne. Wszystkie ruchy masowe, jakkolwiek różne w sferze doktryny i aspiracji, znajdują swych pierwszych zwolenników pośród tych samych typów umysłowości. Jeżeli jesteście ciekawi, jaki to typ ludzi jest najbardziej podatny na radykalne postawy, jakie dodatkowo warunki muszą zaistnieć, żeby narodził się fanatyzm i czym to może grozić, to zostańcie ze mną. Po więcej ciekawej wiedzy ze świata psychologii, filozofii, socjologii, również poleceń literackich i inspirujących cytatów, zapraszam Was serdecznie też na mój profil na Instagramie. Profil to człowiek absurdalny. W dzisiejszym materiale będę opierał się na wspomnianej już książce, prawdziwy wyznawca, Erika Hoffera, która jest szalenie ciekawą, zaliczaną do klasyki literatury społecznej z pogranicza filozofii, psychologii, socjologii, lekturą. Książka bardzo przenikliwie analizuje takie zjawiska jak ruchy masowe, populizm, fanatyzm i radykalizacja. Została wydana po raz pierwszy w 1951 roku i zawiera mnóstwo przykładów z ruchów nacjonalistycznych i rewolucyjnych z XX i wcześniejszych wieków. Myślę jednak, że nie straciła prawie nic na swojej aktualności, a wiele z późniejszych badań, chociażby z psychologii społecznej, potwierdziło nawet wiele z obserwacji poczynionych po raz pierwszy przez Hofera. Zaryzykuję nawet stwierdzenie, że obecnie może ona być wyjątkowo na czasie, biorąc pod uwagę, jak wygląda nasz dzisiejszy świat. Sam autor, Erik Hoffer, to co dość wyjątkowe, filozof samoog, który pracując jako docker w San Francisco, swój wolny czas poświęcał na czytanie, obserwowanie i rozmyślanie. W latach 60. został wykładowcą na Uniwersytecie w Berkeley, a w 1982 roku otrzymał medal wolności z rąk prezydenta Ronalda Reagana. Jeżeli lubicie analizy z pogranicza filozofii, psychologii, socjologii, które potrafią bardzo mocno dać do myślenia o dzisiejszym świecie, a w dodatku są napisane inteligentnym, momentami dowcipnym, ale nadal bardzo strawnym językiem, to serdecznie polecam Wam prawdziwego wyznawcę. Świetnie się go czyta. Link do książki znajdziecie w opisie tego odcinka. Rozdział pierwszy. Czym są ruchy masowe? Co sprawia, że ludzie potrafią z obsesyjnym wprost zaangażowaniem oddawać się nawet bardzo radykalnym, Czasem agresywnym, nienawistnym wręcz ideom i hasłom. Czy chodzi tutaj tylko o specyficzny typ ludzi? Zdaniem Erika Hofera nie do końca. Autor, analizując zjawisko tzw. ruchów masowych, zauważa, że postawy ludzi o zazwyczaj już dość skrajnych poglądach zaczynają się najmocniej radykalizować, kiedy stają się oni częścią czegoś większego. Roztapiają się niejako w ruchu osób pod pewnymi względami podobnych sobie który to za pomocą różnych mechanizmów postawy swoich członków krystalizuje i wyostrza. Wedle tej teorii fanatyzm rodzi się więc zazwyczaj w grupie. Wszelkie ruchy masowe wyzwalają w swych zwolennikach gotowość poniesienia śmierci i skłonność do kolektywnego działania. Wszystkie one, niezależnie od ich doktryny i postulowanego przez nie programu, są pożywką dla fanatyzmu, entuzjazmu, płomiennych nadziei, nienawiści i nietolerancji. Wszystkie są w stanie wyzwolić potężny przepływ aktywności w określonych obszarach życia. Wszystkie domagają się ślepej wiary i pełnego zaangażowania. Choć Hoffer zdaje się tutaj opisywać przypadki bardzo skrajne, to analizując przykłady historyczne pokazuje jak wiele ruchów masowych, zaczynając od teoretycznie bardzo umiarkowanych postaw, w miarę rozwoju ruchu, przechodziło przez pełne spektrum radykalizmu. To ruchy masowe, zdaniem Hoffera, doprowadzały w historii ludzkiej do wielkich, często krwawych rewolucji, jak w przypadku rewolucji francuskiej, rewolucji październikowej, czy też powstania systemów totalitarnych w Niemczech, Włoszech czy Japonii. Nie jest też jednak tak, że autor uważa ruchy masowe za zjawisko złe samo w sobie. W swojej pracy jest raczej chłodnym analitykiem rozbierającym na czynniki pierwsze pewne mechanizmy. Założenie, że ruchy masowe posiadają wiele cech wspólnych nie oznacza, że wszystkie te ruchy są jednakowo dobroczynne czy trucicielskie. W książce tej nie feruje się żadnych osądów i nie wyraża się żadnych preferencji. Próbuję się tu jedynie objaśniać. Powstanie ruchu masowego jest więc pewnego rodzaju katalizatorem, który zazwyczaj kierunkuje i wzmacnia energię, czy też napięcie drzemiące w ludziach. Bez tych specyficznych ludzi sam ruch też by jednak nigdy nie zaistniał. Jaki to typ ludzi jest szczególnie skłonny do uczestnictwa w radykalnych ruchach? Jaki jest najbardziej podatny na potencjalny fanatyzm? Rozdział drugi. Radykalizm płynący z frustracji. Uważa się, że w jednostkach najbardziej narażonych na radykalizację jest pewnego rodzaju energia, napięcie, które Hofer dość dobitnie określa mianem frustracji. Co autor przez nią rozumie? Słowo frustracja i określenia odeń pochodzące nie funkcjonują w tej książce jako terminy kliniczne. Denotują ludzi, którzy z takiego czy innego powodu mają poczucie, że ich życie jest zmarnowane i bezwartościowe. Choć diagnoza Erika Hofera może wydawać się przesadzona, to poczucie zmarnowania swojego życia nie jest wcale takim rzadkim uczuciem. I nie chodzi tutaj nawet obiektywnie o to, czy ktoś zmarnował swoje życie i nie musi to być też sytuacja takiego ostatecznego rozrachunku po wyczerpaniu wszystkich innych możliwości. Poczucie bezwartościowości i zmarnowania swoich szans może, wbrew pozorom, dotknąć każdego z nas. Jest to częsty element np. kryzysu egzystencjalnego, czy po prostu okresu doła po nieudanym przedsięwzięciu, projekcie, załamaniu się perspektyw zawodowych, czy rozpadzie związku. Oczywiście nie można też patrzeć na to zjawisko zero-jedynkowo. Autor zauważa bowiem raczej pewną prawidłowość, a nie konkretny stan kliniczny. Im więcej w nas. Frustracji, rozczarowania, zawodu, poczucia straty i niskiej samooceny, tym bardziej jesteśmy podatni na radykalne poglądy. Jak zauważa jeszcze autor, gdy nasze indywidualne interesy i perspektywy nie wydają się warte tego, by dla nich żyć, zaczynamy czuć rozpaczliwą potrzebę posiadania czegoś, co by nas przekraczało i dlaczego warto byłoby żyć. Wszelkie formy zaangażowania, oddania, lojalności i samopoświęcenia są w istocie wyrazem rozpaczliwego uchwycenia się czegoś, co mogłoby nadać wartość i sens naszemu jałowemu i nędznemu życiu. Dlatego też przejęcie się takim czy innym substytutem z konieczności przyjmuje formę skrajną i pełną pasji. W samych sobie pokładamy umiarkowane tylko zaufanie. Jednak wiara, jaką obdarzamy naród, religię, rasę czy świętą sprawę, musi być bezgraniczna i bezkompromisowa. I jeszcze zwięźlej, wiara w świętą sprawę jest w znacznym stopniu pewnym substytutem utraconej wiary w siebie. Jest to swoją drogą bardzo podobna ocena do przemyśleń prezentowanych chociażby przez Erisa Froma, do których często tutaj nawiązywałem na kanale, które on sam opisał na przykład w Ucieczce od wolności czy Anatomii ludzkiej destrukcyjności, książka, które też bardzo, bardzo mocno cenię. I From miał taką teorię, że człowiek generalnie, jeżeli nie potrafi na te swoje najważniejsze egzystencjalne pytania, odpowiedzieć w taki twórczy, pozytywny sposób, to zazwyczaj wpada w taki mechanizm uciekania przed swoją wolnością, uciekania w jakieś wielkie idee czy ruchy, w różne niezdrowe namiętności. Hofer za to bardzo ciekawie analizuje też różne grupy społeczne, u których frustracja może płynąć z bardzo różnych źródeł. Swoje rozdziały otrzymują na przykład. Biedacy, odszczepieńcy, nadmiernie skupieni na sobie. Ambicjonerzy, mniejszości. Ludzie bardzo młodzi, znudzeni, grzesznicy. Autor dość ciekawie zauważa na przykład, że tak jak źródłem frustracji przedstawiciela mniejszości może być jego wyobcowanie i trudności z asymilacją w danym społeczeństwie, tak frustracją osób znudzonych będzie zblazowanie i po prostu brak poczucia ważniejszego celu w życiu. Z kolei grzesznicy, rozumieni nie religijnie, a raczej jako osoby żyjące z poczuciem winy, w ruchu masowym szukać będą przede wszystkim katarzis. Może być więc bardzo wielu ludzi sfrustrowanych, przynajmniej w różnych okresach swojego życia. Nie jest też jednak tak, że wszyscy oni stają się od razu radykałami. Co jeszcze jest potrzebne? Rozdział trzeci. Radykalizm płynący z nadziei. Zdaniem Erika Hofera, prawdziwa, czasem wręcz fanatyczna energia do działania rodzi się w ludziach sfrustrowanych dopiero wtedy, kiedy komuś uda się w nich zasiać nadzieję, na zmiany, na jakkolwiek rozumianą rewolucję. Żadna wiara nie ma w sobie mocy, jeśli nie jest również wiarą w przyszłość. Podobnie rzecz ma się ze skuteczną doktryną. Będąc źródłem mocy, musi ona również aspirować do statusu klucza otwierającego księgę przyszłości. Zachowując teraz odpowiednią proporcję, bo absolutnie nie uważam wyborców prawa i sprawiedliwości za fanatyków tylko dlatego, że akurat popierają tę opcję polityczną, ale w dużo mniejszej skali uważam, że za sukcesem wyborczym tej partii w dużej mierze stało bardzo inteligentne wykorzystanie właśnie mechanizmu frustracji. Elis zbudował bowiem swój elektorat w pierwszej kolejności na ludziach, którzy czuli się w jakiś sposób przegrani na ekonomicznej transformacji Polski lat 90. lub też takich, których obyczaje i religijność wydawały się zepchnięte do defensywy w hierarchii wartości całego społeczeństwa. Oraz takich, którzy czuli się też po prostu niezaspokojeni samą na przykład ciepłą wodą w kranie. Najmądrzejsze w narracji obecnej partii rządzącej nie było jednak to, że tylko i wyłącznie umiejętnie podsycała ona niezadowolenie. Spryt tkwił w ukierunkowaniu go na atrakcyjną wizję przyszłości na Polskę, która może, która jest dumna, katolicka, rodzinna, która wstaje z kolan. Nasz kraj dość dobrze obrazuje też jednak jeszcze inną prawidłowość opisaną przez Hoffera. Dlaczego bowiem radykalne poglądy tak często zawierają w sobie element ingerowania w wolność drugiego człowieka, narzucając mu na przykład jedyną słuszną obyczajowość? Rozdział czwarty. Fanatyczne zajmowanie się cudzymi sprawami. Umieściłem dziś na miniaturze postacie, które kojarzą się z polskimi środowiskami prawicowymi, pomimo że wspominałem, że fanatyzm jako taki może wypływać w zasadzie z dowolnej doktryny. I rzeczywiście zaryzykuje nawet stwierdzenie, że reprezentowana obecnie w naszym parlamencie lewica ma równie radykalne gospodarczo propozycje jak reprezentowana w Sejmie obecnie prawica. W kwestii poglądów obyczajowych jest jednak istotna różnica. O ile środowiska lewicowe postulują radykalną wolność dla każdego, kto jej chce, o tyle prawica żąda nakazów i ograniczeń nie tylko dla ludzi, którzy podzielają jej poglądy, ale dla wszystkich bez wyjątku. Oczywiście podpinane są pod to zawsze wielkie narracje, że to ma albo kogoś bronić, albo kogoś ma nie obrażać, albo po prostu Bóg tak chce i koniec, kropka. Uważam, że postawy takie Hofer również niesamowicie trafnie tłumaczy w prawdziwym wyznawcy. Zazwyczaj człowiek zajmuje się swoimi sprawami wówczas, gdy są one tego warte. W przeciwnym wypadku uwalnia swój umysł spod jarzma własnych, nic nieznaczących spraw, angażując się w interesy innych. To zaangażowanie w cudze interesy wyraża się w plotkarstwie, węszeniu i wścibstwie, jak również w namiętnym zainteresowaniu sprawami wspólnoty, narodu czy rasy. Uciekając od samych siebie albo siadamy na karku bliźniego, albo rzucamy mu się do gardła. I jeszcze... Płomienna wiara w to, że mamy wobec innych święte zobowiązanie, jest częstokroć sposobem na to, by podczepić własne, tonące ja pod przepływającą właśnie tratwę. From również w swoich książkach opisywał charakter, jak to ujmował autorytarny lub też sadystyczny, który był patologiczną odpowiedzią jednostki na jej lęk egzystencjalny. Im bardziej zdaniem Froma człowiek czuje się e, słaby, mały, nic nieznaczący, tym bardziej stara się kontrolować swojego bliźniego, aby w ten sposób kompensować sobie poczucie braku kontroli nad własnym życiem. Między innymi dlatego tak często nawet piękne idee patriotyczne czy religijne przyciągają do siebie takich właśnie sadystów i fanatyków, bo oferują one świetne usprawiedliwienie dla ich dążeń, co doskonale zauważył też Hofer. Czy jednak uważam, że na przykład politycy lub aktywiści głoszący radykalne hasła są właśnie takimi sfrustrowanymi, przestraszonymi jednostkami? Niekoniecznie, a przynajmniej nie na takim e, najbardziej oczywistym, na przykład materialnym poziomie. Hofer wśród czynników, które są kluczowe dla powstania ruchu masowego podkreśla jeszcze między innymi jeden dość oczywisty. Każdy taki ruch potrzebuje lidera, który wyłoni się i zaprzędnie jego energię w odpowiednim momencie. Przywódca fanatyków nie musi być więc wcale fanatykiem. Może być po prostu doskonale rozumiejącym mechanizmy działania, na przykład ruchów masowych, cynikiem. To oczywiście nie są wszystkie bardzo interesujące spostrzeżenia Erika Hofera w jego książce Prawdziwy Wyznawca. Dlatego serdecznie polecam wam ją do przeczytania, jeżeli lubicie tego typu analizy. Link do książki znajdziecie w opisie tego odcinka. A jeszcze więcej ciekawych lektur możecie znaleźć też w samej księgarni animi.pl. Na hasło absurdalny zaś macie 20% zniżki na cały asortyment do końca września. Serdecznie Wam polecam. A z mojej strony to tyle na dzisiaj. Serdecznie zapraszam Was też do komentowania. Jestem ciekaw Waszych przemyśleń co do procesów różnych masowych, co do mechanizmów, jakie stoją za tym, że ludziom radykalizują się bardzo poglądy, że czasami mogą pójść za naprawdę niebezpiecznymi hasłami, jeżeli macie jakieś doświadczenia, spostrzeżenia, pytania, to myślę, że może tutaj się wiązać też bardzo fajna, ciekawa, wartościowa dyskusja, więc śmiało. Zapraszam też jeszcze na mój Instagram, Człowiek Absurdalny. Będą się tam pojawiały też pewnie jakieś cytaty chociażby z książki, czy związane z tą książką, żeby jeszcze trochę wzbogacić ten temat, dodać różnych inspiracji, jakieś podsumowanie być może z odcinka, które też tam ostatnio trafiają. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robiliście, a chcielibyście tutaj wracać po więcej takich Mam nadzieję, że fajnie podanej wiedzy. No i żegnam się już. Do zobaczenia.